wcześniej ruszyły roboty z asfaltem lanym. Wcześniej wykonywaliśmy również asfalt lany na tym obiekcie. To znaczy odcinki próbne i same próby z asfaltem lanem. Na czym polegały próby asfaltu? Te próby polegają na pobraniu, czyli najpierw samym ułożeniu, sprawdzeniu, czy te urządzenia, które stosujemy, spełniają wszystkie warunki, które są niezbędne, żeby ten asfalt ułożyć. Później sam asfalt, czy raczej próbki z tego asfaltu są pobierane i badane laboratoryjnie, czy spełniają wszystkie wymagania. Tu mamy pozytywne wyniki tych prób, także od dnia dzisiejszego ruszamy już z docelowym asfaltem. Czy jest tutaj wylewana jakaś specjalna odmiana asfaltu? To jest asfalt lany, czyli on jest wylewany z kotła, czy z tak zwanego termosu. Jest podgrzany do temperatury 220-230 stopni. No i specjalnym rozciułaczem jest układany na całą szerokość obiektu, czyli bezszwowo. Konstrukcja betonowa jest specjalnie zabezpieczana. Tak jest, tu została zastosowana izolacja tak zwana MMA, czyli też rzadko stosowana na rynku polskim, szerzej stosowana na świecie. Droga izolacja, ale wytrzymuje dużo, dużo dłużej niż konwencjonalna. Jaki będzie kolejny etap? Kolejny etap po ułożeniu swanego asfaltu lanego. Musimy sam obiekt jeszcze wyregulować wysokościowo. Odbywa się to poprzez naciągnięcie, czy dociągnięcie, nazwijmy to niefachowo, samych wand na pylonach. Jaki jest planowany termin zakończenia prac? Samo przekazanie placu Daszyńskiego do eksploatacji docelowo to potrwa jeszcze parę tygodni. Jest to w różnych etapach się będzie to odbywało, to znaczy pierwszy etap jest otwarcie samego obiektu RZ1, czyli tego przebiegającego nad placem Daszyńskiego. Puszczamy wtedy część ruchu przez obiekt RZ1 i wtedy możemy kolejne prace wykonywać na samym placu, na tym zwanym stanie zerowym na placu Daszyńskiego, żeby można było po 3-4 tygodniach zakończyć te prace i przekazać plac Daszyńskiego do eksploatacji w komplecie.